Powyżej tej przerwanej linii jest pewna ilość kwadratów. Widać, że każdy z tych żółtych, podłużnych kształtów złożony jest z 10 kwadratów. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I są takie dwa 10-kwadratowe słupki, czyli mamy dwie dziesiątki. Tutaj mamy trzy jedności. Tyle mamy kwadratów powyżej linii przerywanej. A poniżej linii przerywanej mamy 1, 2, 3, 4 dziesiątki. 4 dziesiątki. I mamy 1, 2, 3, 4, 5 jedności. 5 jedności. Ta liczba u góry to 2 dziesiątki i 3 jedności. Albo inaczej mówiąc 23. 2 dziesiątki, 3 jedności. Ta druga liczba to 4 dziesiątki i 5 jedności. 4 dziesiątki i 5 jedności, inaczej mówiąc 45. Teraz chcę te liczby dodać. Dodajmy 23 i 45. Dodajmy tę ilość kwadratów i tę ilość kwadratów. No to po kolei. Tu mamy 3 jedności, tu mamy 5 jedności. Jeżeli dodamy te do tych, to otrzymamy 8 jedności. Narysujmy je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeżeli spojrzymy tu, gdzie zapisaliśmy te liczby przy pomocy cyfr, a nie kwadratów, to mamy 3 dodać 5 równa się 8. Tu 8 i tu 8. Teraz dziesiątki. Tutaj mamy 2 dziesiątki, dodać 4 dziesiątki, razem mamy 6 dziesiątek. 2 i 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. I tutaj też 2 dodać 4 równa się 6. I jak widać, na tym przykładzie, kiedy dodajemy 23 dodać 45, to najpierw dodajemy jedności, 3 dodać 5 równa się 8, tak samo jak tutaj, 3 jedności dodać 5 jedności równa się 8 jedności, a potem dodajemy dziesiątki, 2 dziesiątki dodać 4 dziesiątki równa się 6 dziesiątek. I mamy w wyniku tego dodawania 68.